Trochę nie rozumiem twojego zachowania w stosunku do Nemo. Jeśli są jakieś zgrzyty, to się o tym rozmawia, a nie ucina kontakt. Prawda jest taka, że bardzo was... I co piszą plus jeden, to nie mogę, no. Ingerujecie w coś, co jest, stary, prywatną naszą relacją. Na Twitchu to, wiesz, były streamy. Pomyśl sobie, że niektóre... Uwaga, zdradzę ci sekret. Niektóre współprace z drugim streamerem wyglądają tak, że tylko piszesz siema, dzisiaj wspólny stream, siema, tak, i nara, i tyle. Wy nie jesteście przyjaciółmi. I czat się po prostu zesrał. I my sobie pisaliśmy z Nemo, ale uwierz mi, że to jest więcej czynników niż jeden. Ona na przykład miała wyjebane, żeby spędzać ze mną wolny czas. Bo ja pisałem, żebyśmy sobie pograli na offstream coś, albo obejrzeli nawet. A ona pisała, że ona musi streamować i takie różne rzeczy. I w końcu mnie to zaczęło irytować, bo zrozumiałem, że dla niej streaming jest najważniejszy. I nagle teraz, jak nie ma wspólnych jakichś streamów z innymi ludźmi, mówi, że ona mi skreci. To niech napisze do mnie na priv, żebyśmy się spotkali, a nie mówi to na szocie, ja dostaję od was szoty. Prawda jest taka, że jakby serio mi skreci, to by napisała do mnie.